Kury. Podobnie jak większość zwierząt, kury, które znamy dzisiaj, są wynikiem ewolucji i adaptacji. Kurczak jest blisko spokrewniony z tyranozaurem, który dominował na planecie miliony lat temu. Ten dinozaur był jednym z najbardziej dzikich drapieżników, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Z masywnym ciałem, ostrymi zębami i potężnymi szczękami mogłyby zmiażdżyć samochód. Tyranozaur dominował w zalesionych dolinach rzecznych w zachodniej Ameryce Północnej w okresie późnej kredy. W 2003 roku odkryto unikalną skamielinę tyranozaura z nienaruszoną tkanką miękką, co pozwoliło naukowcom wydobyć wystarczającą ilość DNA do badań. Tę 68-milionową skamieniałość porównano z DNA 21 współczesnych gatunków zwierząt i stwierdzono, że białka znalezione w DNA tyranozaura były najbardziej podobne do białek kurczaka. Już od dawna niektórzy naukowcy zauważyli, że kurczak i tyranozaur mają podobne cechy. Zarówno kury, jak i T-Rex chodzą na dwóch nogach, mają łuskowate stopy z ostrymi pazurami i oba mają łukowatą szyję. Aż trudno uwierzyć, że te drobne stworzenia są potomkami takiego potężnego drapieżnika. Krokodyle. Krokodyle to niesamowite zwierzęta drapieżne o łuskowatej skórze, gadzich oczach i ogromnych szczękach. Wygląd tych gadów jest bardzo podobny do wyglądu dinozaurów, ponieważ krokodyle są biologicznie blisko spokrewnione. Krokodyle nie są dinozaurami, ale zarówno te, jak i te pochodziły z grupy archozaurów. Archozaury były gadami, które obejmowały ptaki, krokodyle, pterozaury i dinozaury. Około 240 milionów lat temu, w okresie kredowym, Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Był to czas, kiedy dinozaury swobodnie wędrowały, a krokodyle współistniały obok nich. W rzeczywistości krokodyle są jednymi z nielicznych zwierząt, które prawdopodobnie przeżyły asteroidę, która zniszczyła populację dinozaurów. Przeżyły masowe wymieranie i rozwijały się przez setki milionów lat, dlatego można śmiało powiedzieć, że ich historia na Ziemi jest długa i tajemnicza. Żółwie morskie. Kolejnym zwierzęciem na liście jest żółw morski. Majestatyczny wygląd i łagodny charakter tych żółwi sprawia, że są one ulubieńcami nurków i pływaków na całym świecie. Te imponujące zwierzęta bez wysiłku przemieszczają się po wodach oceanu. Chociaż są to gady zmiennocieplne i potrzebują tlenu, spędzają prawie całe życie w wodzie. Podobnie jak dinozaury, żółwie morskie są gadami i chociaż są znacznie mniejsze od nich, istniały w tym samym czasie co te prehistoryczne zwierzęta. Żółwie morskie żyły ponad 100 milionów lat temu i przetrwały wyginięcie dinozaurów. Uważa się, że przeżyły kataklizm, ponieważ opracowały wiele adaptacyjnych technik przetrwania, które pozwoliły im przetrwać złe czasy. Na przykład, gdy robi się zbyt zimno, żółwie morskie w naturalny sposób zapadają w stan hibernacji. Natomiast kiedy robi się zbyt gorąco lub sucho, chowają się w błocie. Naukowcy twierdzą, że ochronił ich również powolny metabolizm i wodny styl życia. Dzięki temu mogły przetrwać przy ograniczonych zasobach pożywienia. Obecnie na Ziemi żyje 7 gatunków żółwi morskich. Można je znaleźć we wszystkich oceanach Ziemi, z wyjątkiem najzimniejszych regionów. Strusie. Strusie to największe i najcięższe ptaki na świecie. Należą do grupy dużych ptaków nielotnych zwanych bezgrzebieniowcami i nie potrafią latać. Zamiast tego są świetnymi biegaczami i są w stanie osiągnąć prędkość około 70 km na godzinę. Mają długie, mocne nogi z dwoma szponiastymi palcami, dzięki którym mogą tak szybko się poruszać. Jeden krok strusia może sięgać od 3 do ponad 4 metrów długości. Naukowcy przypuszczają, iż pierwsze strusie pojawiły się około 40 do 55 milionów lat temu na terenie Azji. W wyniku zmian ewolucyjnych oraz selekcji naturalnej pozostały tylko jednostki najbardziej przystosowane do panujących wtedy warunków. Ptaki te stały się mniejsze i zwinniejsze, a zarazem szybsze. Dopiero około 2 milionów lat temu zaczęły upodabniać się do strusi, jakie znamy dzisiaj. Węże. Węże są niezwykle różnorodne i występują w wielu różnych siedliskach, takich jak ląd, woda, a nawet drzewa. Gady te mają kluczowe znaczenie dla równowagi życia w ekosystemach. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Yale w USA przeanalizowało skamieniałości, geny i anatomię 73 gatunków węży oraz jaszczurek i sugeruje, że węże najprawdopodobniej pojawiły się w ciepłych, zalesionych ekosystemach półkuli południowej około 128 milionów lat temu.
Węże i dinozaury współegzystowały na Ziemi między 170 a 66 milionów lat temu. Według badań opublikowanych przez czasopismo BMC Ecology and Evolution, pierwotny przodek węża był nocnym, polującym z ukrycia drapieżnikiem, który miał małe tylne kończyny z kostkami i palcami u nóg. Rekiny. Według obecnej wiedzy pierwsze rekiny pojawiły się około 440 milionów lat temu. Oznacza to, że rekiny przeżyły dinozaury, przetrwały masowe wymieranie i nadal odgrywają ważną rolę na szczycie podwodnych łańcuchów pokarmowych. Znalezienie skamieniałości rekinów jest stosunkowo trudne i rzadkie, głównie ze względu na ich rybi charakter i chrzęstne szkielety, które nie są zbyt odporne na czas. Na szczęście miały dużo zębów, dzięki którym można było je zidentyfikować. Oczywiście rekiny nie zawsze wyglądały tak jak teraz. Skamieniałości pokazują nam, że były kiedyś znacznie większe, a współczesny wygląd zaadoptowały dopiero około 100 milionów lat temu. Krab podkowy. Ludzie od lat nazywają kraby podkowiaste żywymi skamielinami, ale w rzeczywistości są to stawonogi podobne do skorpionów i pająków. Oficjalną polską nazwą tego gatunku jest skrzypłocz. Kraby te ewoluowały wolniej niż inne zwierzęta, ale stały się jednymi z najtrwalszych organizmów w przyrodzie, ponieważ przetrwały co najmniej cztery największe wymierania na naszej planecie. Skorupiaki te to jeden z najstarszych gatunków na Ziemi, występujący mniej więcej w tej samej formie, który istniał o wiele wcześniej niż dinozaury i mógł pojawić się po raz pierwszy nawet 400 milionów lat temu. Prawdopodobnie pomogła im przetrwać zdolność odżywiania się prawie każdą materią organiczną oraz ich wyjątkowa niebieska krew, której komórki chronią kraby przed bakteriami i wirusami. Co ciekawe, niebieska krew krabów jest stale badana w celu możliwości zastosowania jej w medycynie. Pszczoły. Pszczoły to jedne z najważniejszych stworzeń zamieszkujących planetę Ziemia. Uważa się, że pszczoły pojawiły się po raz pierwszy w okresie kredy, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęły rozwijać się pierwsze rośliny kwitnące. Pszczoły wyewoluowały ze starożytnych drapieżnych os, które żyły 120 milionów lat temu. Podobnie jak pszczoły, osy te budowały i broniły swoich gniazd oraz zbierały pożywienie dla swojego potomstwa, ale w przeciwieństwie do dzisiejszych pszczół ich przodkowie byli mięsożercami, kłuły i paraliżowały inne owady, a następnie dostarczały je do gniazda jako pokarm. W rzeczywistości uważa się, że pszczoły są gałęzią drzewa genealogicznego os, która rozwinęła wegetariański styl życia, zdobywając pożywienie z kwiatów zamiast zjadać inne owady. Dziobak. Dziobak należy do najbardziej nieprawdopodobnych zwierząt w przyrodzie. W rzeczywistości pierwsi naukowcy, którzy zbadali okaz, byli przekonani, że padli ofiarą mistyfikacji. Zwierzę najlepiej można opisać jako mieszankę kaczki, bobra i wydry, a w dodatku jest to ssak, który składa jaja. Samce są również jadowite. Mają ostre żądła na piętach tylnych łap i mogą ich użyć do zadania silnego bólu każdemu wrogowi. Obecnie ssaki są podzielone na trzy grupy – stekowce, torbacze i łożyskowce. My, ludzie, należymy do tej ostatniej grupy. Dziobak jest jednym z nielicznych stekowców, które wciąż istnieją. Stekowce to grupa ssaków będąca elementem przejściowym między dawnymi gadami ssakokształtnymi a współczesnymi grupami ssaków jak łożyskowce i torbacze. Dlatego często nazywa się je prassakami. Zwierzęta te znoszą jaja jak gady i ptaki, jednak młode odżywiają się już mlekiem matki. Te archaiczne stworzenia oddzieliły się od torbaczy i ssaków łożyskowych ponad 175 milionów lat temu, a rzadkie skamieniałości, które zostały znalezione w Australii, wskazują, że formy podobne do dzisiejszego dziobaka mogły już istnieć około 110 milionów lat temu. Hatteria. Hatteria lub inaczej tuatara to rzadki rodzaj gada z rodziny hatteriowatych, występujący tylko w Nowej Zelandii. Ten nowozelandzki mieszkaniec ma unikalny, prehistoryczny rodowód, który sięga czasów dinozaurów. Istnieją dwa żyjące gatunki hatterii, Sphenodon punctatus i znacznie rzadszy Sphenodon ganteri, który występuje tylko w północnej części wyspy De Brothers w cieśninie Cooka. Chociaż przypominają jaszczurki, są częścią odrębnego gatunku rzędu Rhynchocephali. Ich nazwa wywodzi się z języka Maorysów i oznacza szczyty na grzbiecie. Pojedynczy gatunek hatterii jest jedynym żyjącym przedstawicielem tego gatunku, który wyewoluował w okresie Triasu około 250 milionów lat temu i który rozkwitł w erze mezozoicznej. Wszyscy członkowie drzewa genealogicznego hatterii wyginęli wraz z dinozaurami, z wyjątkiem ich samych.
Niedawne badania DNA tych gadów ujawniają, że współczesne okazy są genetycznie niemal identyczne ze skamielinami sprzed 190 milionów lat. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania i lajkowania.